Proszę Państwa, walka o praworządność w Polsce wkracza w nowy etap. Dzisiaj mamy 2 grudnia, a wczoraj, 1 grudnia, odbyła się rozprawa przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości z powództwa Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. Chodziło o naruszenie praworządności w taki sposób, że polskie władze utworzyły w Sądzie Najwyższym Izbę Dyscyplinarną, która ma dyscyplinować sędziów. No i rzeczywiście tam jednego przynajmniej zdyscyplinowała, to znaczy pana sędziego Igora Tuleję, który mimo zakazu podróży w związku ze zbrodniczym koronawirusem jakoś się prześliznął przez te wszystkie sieci i uczestniczył tam, siedział na rozprawie, przysłuchiwał się. Ten trybunał podejmie decyzję, czy Polskę tam skarcić, czy nie skarcić, dopiero w styczniu. Nie wiem, dlaczego tak długo będzie się zastanawiał. Mam nadzieję, że nie dlatego, żeby czekać, kto mu zaoferuje wyższą łapówkę. Czy polski rząd będzie tutaj w stanie wygenerować taką rezerwę finansową, czy nie. Ale to niezależnie od tego, co Komisja Europejska tutaj z niemieckimi owczarkami wyprawia, to jeszcze parlament holenderski, parlament Królestwa Niderlandów zupoważnił rząd, czy tam tego, żeby wystąpił przeciwko Polsce z takim powództwem. Rząd ma na to też czas do stycznia, więc widać wyraźnie, że w styczniu się zakotłuje. Proszę Państwa, tutaj jeszcze na domiar złego mamy weto, to znaczy zapowiedź weta polsko-węgierskiego przeciwko próbie wiązania przez niemiecką prezydencję wysokości subwencji budżetowych Unii Europejskiej z oceną praworządności. Właściwie nie bardzo wiadomo nadal, kto miałby tę praworządność oceniać i na jakiej podstawie, według jakich kryteriów. W związku z tym do tego weta polsko-węgierskiego po cichutku zaczynają się przyłączać inne państwa. Przyłączyło się jak dotąd 6 państw, tak przynajmniej podaje portugalski tygodnik Expresso, właśnie Portugalia, Czechy, Bułgaria, Słowenia i Chorwacja, i Łotwa. W związku z tym byłoby to nie 2 państwa wetowały tę sprawę, nie byłyby osamotnione, tylko 8 państw by zawetowało. Tutaj jest zapowiadana, no to rzeczywiście weto może być skuteczne w stosunku do budżetu, dlatego że budżet jest przyjmowany jednomyślnie, ale tutaj się odgrażają ci głównie niemieckie owczarki holenderskie. Ciekaw jestem, dlaczego ta Holandia tak się tutaj zawzięła, Królestwo Niderlandów. No tu mam pewne takie osobiste tutaj wspomnienia z Królestwem Niderlandów, bo w swoim czasie ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie sfinansowała takiego knota autorstwa pani Magdaleny Tulli i Sergiusza Kowalskiego zamiast procesu. Tam taką listę antysemitników podali autorowie, między innymi prymasa Józefa Glempa, no mnie to wiadomo, ale z tego rozpędu jeszcze jako antysemitnika podali korespondenta ówczesnego najwyższego czasu z Tel Awiwu, Katawa Zara. Myśleli, że to jest taki pseudonim jakiegoś antysemitnika polskiego, tymczasem nie. To owszem był pseudonim, ale po hebrajsku podobno to znaczy korespondent zagraniczny, a tymczasem ten prawdziwy Katawa Zara jest Żydem jak najbardziej. Mało tego, tu przetrwał okupację w Warszawie, no i potem skończył łódzką filmówkę, nawiasem mówiąc, razem z Romanem Polańskim, no a jeszcze później wyjechał do Izraela, nawet zdążył na wojnę 6-dniową, w której uczestniczył jako kierowca.
I ani pani Tulli, ani pan Kowalski nie zadali sobie trudu, żeby to sprawdzić. No ale skoro ambasada Królestwa Niderlandów sypnęła srebrnikami, no to jasne, głupi ten, co daje, głupszy, kto nie bierze. Więc tam już się, mam nadzieję, tymi srebrnikami holenderskimi podzielili obydwoje autorowie po bratersku. Proszę państwa, więc Holandia się odgraża, że tutaj opcję atomową zastosuje, to znaczy, że fundusz pomocowy, który jest projektowany w wysokości powyżej 700 miliardów euro, że ten fundusz pomocowy zostanie tu rozdysponowany nie w gronie 27 tam państw członkowskich Unii Europejskiej, tylko w gronie 25, a Polska i Węgry zostaną pominięte. No, to by było możliwe oczywiście, ale jest pewien problem, bo ten fundusz pomocowy, tutaj wprawdzie jednomyślność nie obowiązuje, ale obowiązuje zasada podwójnej większości, która polega na tym, że decyzja zapada wtedy, jeżeli opowiedzą się za nią państwa 55% krajów członkowskich, ale które jednocześnie reprezentują przynajmniej 65% ludności Unii Europejskiej. Otóż tu 55 państw członkowskich by się oczywiście za czymś takim, za tą opcją atomową opowiedziało, natomiast gorzej wygląda sprawa z tymi 65% ludności, dlatego że w tej chwili już te 6 państw plus Polska i Węgry reprezentują mniej więcej tyle, że te pozostałe państwa, co zaledwie by osiągnęły ten pułap 360 milionów ludzi, a gdyby jeszcze ze dwa, nawet nieduże państwa się do tej ósemki przyłączyły, to nawet i tej opcji atomowej nie można by było zastosować. Tymczasem nasi Volksdeutsche są niepocieszeni, tutaj lamentują samorządy. Pan Jaśkowiak z Poznania, no to mało harakiri nie popełnił z rozpaczy. Co to będzie? Już światła wyłączył tam w całym mieście. Jak tak dalej pójdzie, to jeszcze wyłączą prąd i ogrzewanie. O, to wtedy już będzie to oczywiście ze względu na oszczędności, ale tu szkoleń na przykład bojówek tych faszystowskich to nie przestaną finansować. Może się nie świecić. Zresztą w ciemności to nawet nie widać, kto faszysta, a kto nie. Więc tutaj pan prezydent Poznania, tu widać, że ma priorytety, to najważniejsze. Najważniejsi są bojówkarze, a ludzie mogą sobie rozbijać po ciemku głowy na latarniach i to nikomu nie przeszkadza. Proszę państwa, również tu rykoszetem mamy taką sytuację, że rewolucja macic, która tutaj trochę wyhamowała i to widać po frekwencji na tych manifestacjach, coraz bardziej się upolitycznia, rozszerza krąg swoich tutaj, zakres swoich postulatów. Skrobanki oczywiście to są na pierwszym miejscu, tu się będziemy się skrobać aż do krwi, ale już się na dzisiaj właśnie, 2 grudnia odbyła się konferencja prasowa przywódczyń rewolucji macic, tam pani Suchanow, pani Lempart, pani ta Płacek Monika, no tak, cały ten zestaw dam. Pani Suchanow powiedziała, że tu straszne rzeczy, że tu oskarżyła, mówiąc krótko, Jarosława Kaczyńskiego, no o to, że jest ruskim agentem, a jeśli nawet nie jest ruskim agentem, to wykonuje dla Putina brudną robotę. No, widać wyraźnie, za kim powtarzają te wszystkie kobiety kierujące rewolucją macic.
powtarzają za Donaldem Tuskiem, bo to Donald Tusk z taką nową interpretacją wystąpił, a Donaldu Tusku kto tę interpretację podsunął? No nasza złota pani, a naszej złotej pani kto doradził, żeby taką interpretację podsunęła? No to wiadomo, będę doradziła, bo tu tam kanclerze się zmieniają, a będę cały czas jest ta sama. W związku z tym i Donaldu Tusku teraz wypada ćwierkać z innego klucza. No nie ma co, proszę Państwa, muszę powiedzieć, że sam Jarosław Kaczyński to może nie, w każdym razie nie przypominam sobie, ale media związane z Jarosławem Kaczyńskim i tam rozmaici propagandyści, między innymi pan doktor Targalski, mnie uważał za ruskiego agenta, a tu patrzcie Państwo, trzeba było aż rewolucji macić, żeby to, ta powracająca fala uderzyła w samego naczelnika państwa. No na tym oczywiście polityczne postulaty, bo tu widzimy, że w wielką politykę się macice wdały. Na tym się polityczne postulaty nie kończą. Otóż pani Suchanow powiedziała, że żeby zakazać ustnych matur w związku z tym, że tu się szerzy się zbrodniczy koronawirus, to ja bym poszedł dalej. Jak już się licytujemy w demagogii, to w ogóle bym zlikwidował matury. Po co tam matury? Niech kobiety od razu bez matur idą na studia do wyższych szkół gotowania na gazie, no i tam genderactwa się nauczą, zakładać prezerwatywy na banana, no i wtedy będą już wyedukowane tak, że mogą tutaj się przyłączyć do rewolucji macic i nawet stanąć w awangardzie. Proszę Państwa, tutaj wspomniałem o zbrodniczym koronawirusie, no on się sroży, ale teraz już tak bardzo się nie sroży, jak się srożył przed 11 listopada. No wtedy to było to ten zbrodniczy koronawirus, trup ścielił się gęsto, zresztą teraz nadal się trup ściele gęsto, ale pojawiło się światełko w tunelu. Oto pan premier Morawiecki dzisiaj gruchnął tam radosną wieścią, że oto będą szczepionki. Będą szczepionki. Polska kupi od Unii Europejskiej około 45 milionów szczepionek. Te szczepionki tam są produkowane, te, które Unia Europejska zakupiła, to są produkowane przez dwie firmy, przynajmniej dwie. Jedna to jest amerykański Pfizer, druga to jest jakaś inna niemiecka firma. No więc widzimy, że podział rynku tutaj już następuje na naszych oczach, dlatego epidemia przynajmniej w tej fazie zbliża się ku końcowi. Ale ciekawa rzecz, że te szczepionki, Unia Europejska będzie płaciła za jedną sztukę około 70 zł w przeliczeniu na złote. No tu, a tu u nas będą bezpłatne. To oznacza tylko tyle, że rząd wydrze nam 5 miliardów złotych w podatkach, które zamierza w styczniu podnieść i wprowadzić nowe, żeby nam za darmo zafundować szczepionki. Proszę Państwa, te szczepionki oczywiście nikt nie będzie obowiązku, chowaj Boże, będzie się szczepił ten, kto chciał, ale to będzie taka dobrowolność przymusowa, zasada dobrowolności przymusowej, znana nam jeszcze z dawnych czasów, z okresu pierwszej komuny, kiedy też to wszystko było dobrowolne, ale trzeba było tutaj linię partii obserwować. No i tutaj też, bo jak ktoś się nie zaszczepi, nie będzie miał certyfikatu, no to już nie wsiądzie do samolotu. Bardzo możliwe, że biletu kolejowego też mu nie sprzedadzą, ani autobusowego, nie zostanie przyjęty do doktora. Chyba że prywatnie, no to wtedy co innego i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że w tej sytuacji, chociaż statystyki mówią, że w Polsce to tam 40 parę procent jest za szczepionkami, ale około 40% jest przeciwko szczepionkom. Zwłaszcza to jest specjalnie dziwne, bo ta firma Pfizer
reklamuje te szczepionki, że one są w 95% skuteczne, ale dodaje asekuracyjnie, że one nie powodują poważnych skutków ubocznych. No jaki może być najpoważniejszy skutek uboczny? No to śmierć, to już bardziej poważnego skutku ubocznego nie ma. A takie mniej poważne skutki uboczne, no to tam jest ich całe mnóstwo. Także możemy nie być poszkodowani przez poważne skutki uboczne, ale przez niepoważne, no to już możemy być poszkodowani. Także tu warto o tym pomyśleć zawczasu. To pan minister Niedzielski zapowiada, odgraża się, że całą populację tu zaszczepi, ale to dopiero w styczniu, a może nawet w lutym, także dlatego na luty jest już zapowiedziana trzecia fala epidemii. Tutaj pan minister Niedzielski widać, że koordynuje te sprawy w skali krajowej. Proszę państwa, tak to wygląda ze zbrodniczym koronawirusem. No i jeszcze w związku z tym mamy taki problem, że tu święta się zbliżają nieubłaganie i galerie zostały otwarte. Co prawda jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości wystąpił z pomysłem racjonalizatorskim, żeby mianowicie za wejście do galerii trzeba było kaucję zapłacić 100 zł. I ta kaucja by przepadała, jakby ktoś wychodząc z galerii nie potrafił udowodnić, że coś kupił. No więc widzimy, że tu Prawo i Sprawiedliwość zachęca do tego, żeby kupować, żeby nie szlajać się po galeriach tak bezproduktywnie. No ale tu jest problem, bo na 6 jest zapowiedziana niedziela handlowa, a Solidarność tutaj zaprotestowała energicznie przeciwko temu, także kolejne pęknięcie w obozie władzy. Solidarność jak dotąd basowała Zjednoczonej Prawicy, no ale teraz tutaj się trzeba będzie tam coś, jakieś tam ustępstwa dla związków zawodowych poczynić, żeby te drastyczności troszeczkę załagodzić. Widzimy, proszę państwa, że się zbliżają ciekawe czasy, nie tylko w, że tak powiem, w wielkiej polityce, no bo tutaj Europejski Trybunał Sprawiedliwości, walka o praworządność w naszym bantustanie wchodzi w kolejny etap, ale również na odcinku zbrodniczego koronawirusa, nie mówiąc już, że na odcinku rewolucji macic, no widzimy, jakie tutaj mamy paroksyzmy, które gnębią nasz nieszczęśliwy kraj. Ale jak już zauważyłem, proszę państwa, pojawiło się światełko w tunelu w postaci tej buńczucznej deklaracji premiera Morawieckiego o szczepionkach. W związku z tym możemy w świetlaną przyszłość patrzeć z ufnością.